prosto? Tu jest prosto do kraju, tak za darmo. Waldemar Paluch, jestem burmistrzem miasta Jarosławia. Tą zaszczytną funkcję mam zaszczyt pełnić już ponad 8 lat, a Państwo w tej chwili rozpoczynacie zwiedzanie ratusza właśnie od gabinetu burmistrza. To tutaj na co dzień każdy z burmistrzów miasta Jarosławia pracuje. Teraz w tym okresie czasu, kiedy pełnię tą funkcję, także ja mam zaszczyt pracować. Jest to szczególne pomieszczenie, ale tak naprawdę na co dzień jest to zwykłe pomieszczenie do pracy, czyli jest biurko z komputerem, oczywiście tutaj podpisuję te najważniejsze dokumenty w ciągu dnia, ale także jest miejsce chociażby przy dużym stole, aby prowadzić narady z poszczególnymi pracownikami naszego urzędu czy prezesami spółek. Jest także miejsce, chociażby jeżeli przyjeżdżają jakieś delegacje z innych miast, miast partnerskich, czy z zagranicy, to wtedy jest miejsce, aby usiąść wygodnie, wypić kawę i porozmawiać o wspólnej przyszłości. Szanowni Państwo, cały budynek ratusza to dzisiaj funkcjonujący urząd. Urząd miasta Jarosławia i w tym budynku, jak również naprzeciwko w kamienicy Rynek 6, łącznie pracuje około 140 osób. Na co dzień wykonujemy te wszystkie działania, które są potrzebne do funkcjonowania miasta, które są potrzebne do funkcjonowania mieszkańców Jarosławia, czyli zapewniania tych wszystkich potrzeb bezpośrednich, które my jako Gmina Miejska Jarosław dla Państwa realizujemy. Co tak naprawdę robimy? Chociażby Urząd Miasta odpowiada za prowadzenie żłobka, przedszkoli, jak również wszystkich szkół podstawowych, które prowadzimy jako Gmina Miejska Jarosław, ale także zabezpieczamy poprzez nasze spółki komunalne dostarczanie wody dla mieszkańców, odbieranie ścieków, odbieranie śmieci od mieszkańców, ale także sprzątanie miasta, dbanie o ulice na terenie miasta, dbanie o parki, o zieleń na terenie miasta, ale również dbamy o kulturę, chociażby prowadzimy Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Centrum Kultury i Promocji czy Miejską Bibliotekę Publiczną. Do tego dbamy o sport dla mieszkańców, czyli prowadzimy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który prowadzi basen miejski, dwa stadiony czy halę sportową. To wszystko dzieje się poprzez poszczególne wydziały naszego urzędu. Oczywiście także dbamy o bezpieczeństwo, chociażby na terenie naszego urzędu, dosłownie pod nami znajduje się funkcjonująca jednostka Straży Miejskiej, jak również monitoring miejski na terenie miasta. Już dzisiaj mamy zainstalowanych około 100 kamer, które na co dzień obsługuje kilku pracowników monitoringu i w ten sposób dbamy o Państwa bezpieczeństwo. Jeżeli coś złego się dzieje, informujemy chociażby policję, aby jak najszybciej interweniowała. Szanowni Państwo, tutaj jest taki wyjątkowy przedmiot.
Są to tak zwane insygnia władzy, jest to łańcuch burmistrza miasta Jarosławia, ale na co dzień burmistrz miasta takiego łańcucha nie zakłada, zakłada się go tylko w wyjątkowych okazjach, przy wyjątkowych uroczystościach, chociażby kiedy przyjmujemy delegacje zagraniczne. Szanowni Państwo, co jeszcze mogę powiedzieć? Miasto Jarosław na dzień dzisiejszy liczy troszeczkę ponad 36 tysięcy mieszkańców. Zarządzamy budżetem miasta, który w tym roku wynosi ponad 250 milionów złotych. Ogromna kwota, która w głównej części jest przekazywana na zabezpieczenie tych wszystkich działań, o których wcześniej mówiłem, ale także jest to część środków finansowych, które przekazujemy na inwestycje, na realizowanie różnych działań rozwijających nasze miasto. Szanowni Państwo, za chwileczkę Państwo przejdą na górę, na drugie piętro, gdzie znajduje się sala namad. Na terenie każdej gminy tak naprawdę jest taki podwójny podział władzy, czyli jest władza uchwałodawcza i na terenie naszego miasta jest to Rada Miasta Jarosławia, w której funkcjonuje na co dzień 21 radnych i Rada Miasta zbiera się zazwyczaj raz w miesiącu, obraduje, przygotowuje te wszystkie działania, plany, budżet miasta na dany rok budżetowy, a tą drugą częścią władzy w każdej gminie jest władza wykonawcza w postaci burmistrza miasta jako stanowiska i oczywiście funkcjonującego urzędu miasta. Następnie Państwo przejdą na wieżę ratuszową, będzie można z góry pooglądać, jak nasze miasto przepięknie wygląda. Oczywiście jest to długa droga. Ile Pani Basiu? 118... Na samej wieży. Na samej wieży. 118 schodów do pokonania, więc trzeba siły i energii. Za chwileczkę Państwo tam przejdą. Ale ponieważ dzisiaj jest to wyjątkowy dzień, można oczywiście zadawać pytania, ale można także usiąść w fotelu burmistrza, nie startując w wyborach na burmistrza miasta. Więc jak ktoś ma ochotę, szczególnie jakieś dzieci, to zapraszam bardzo serdecznie i na przykład z Panią Basią sobie można zrobić zdjęcie. Proszę bardzo, zapraszam. Funkcję burmistrza miasta Jarosławia. Zgadzasz się? No, bardzo dobrze.
kolegą, jest zastępcą burmistrza miasta Jarosławia. Tutaj siedzi pan wiceburmistrz Wiesław Pirożek. Tutaj akurat to miejsce wolne, siedzi pan wiceburmistrz Dariusz Tracz, a pani niestety ma grubą kasę, bo tutaj siedzi skarbnik miasta. Czyli w tej torebce ja rozumiem, że jest tam pokaźna sumka pieniędzy. Po drugiej stronie jeszcze tego stołu siedzi pani sekretarz. Z tyłu siedzą dyrektorzy, prezesi spółek miejskich i instytucji miejskich. Tam na końcu z tej strony prezydium, czyli prowadzący Rady Miasta, czyli przewodniczący, czyli ja. Po mojej prawej stronie siedzi wiceprzewodnicząca Agnieszka Wybrut, która tutaj jest z nami. Z tej strony siedzi wiceprzewodnicząca pani Bożena Łanowy. I jest też z nami jeszcze pani przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia, pani Magdalena Cisek-Skiba, która siedzi w tym miejscu. Rada Miasta jest to najważniejszy organ uchwałodawczy w mieście, czyli który ma największą władzę. Rada Miasta decyduje o bardzo ważnych rzeczach w mieście, przede wszystkim o budżecie miasta, tak, na co są wydatkowane pieniądze, jakie inwestycje będą prowadzone, czyli cała polityka gospodarcza, oświatowa, to są decyzje Rady Miasta. Burmistrz jest jedynie wykonawcą tych decyzji. Rada Miasta jest organem uchwałodawczym, tak jak Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jest organem uchwałodawczym, tak? Ustawodawczym, przepraszam, tam są ustawy, a u nas są uchwały. Samorządy. I burmistrz wykonuje te uchwały Rady Miasta. Po tamtej stronie mamy portret wieloletniego burmistrza miasta Jarosławia Adolfa Densiusa. To są lata jego rządzenia miastem. Dość długo rządził od 1891 do 1919 roku. I za jego czasów, jego burmistrzowania w mieście powstał szpital, powstał dom kultury, czyli dawny Sokół, budynek Sokoła, ten, który się mieści przy placu Mickiewicza, została rozwinięta oświata, także dość duże zasługi dla tego burmistrza, stąd ten portret jego tutaj wisi na ścianie. Po mojej prawej stronie tutaj mamy na pamiętku ustanowienia błogosławionego Michała Czartoryskiego, który został patronem miasta. Z tego tytułu została taka tablica tutaj umieszczona 11 czerwca 2005 roku. Ojciec błogosławiony Michał Czartoryski urodził się w Połkiniach, mieszkał w Połkiniach, tam gdzie pałac Czartoryski. Jest on patronem naszego miasta. Z drugiej strony mamy tablicę na pamiątkę uhonorowania obywatela miasta, honorowego obywatela miasta, który został uhonorowany Jan Paweł II, święty Jan Paweł II. Także też w rocznicę 25 października, tutaj też 2005 roku została ta tablica wmurowana. Co jeszcze? Może coś pani dorzucą z ciekawostek? Z ciekawostek? To na pewno państwo również chyba macie takie same zdanie, podzielacie, że ratusz jest chyba taką najokazalszą budowlą znajdującą się w naszym mieście, na naszym rynku, prawda? Ktokolwiek tu przyjeżdża właśnie zwraca na szczególną uwagę na nasz piękny ratusz. Nie wiem, czy zapamiętali państwo, że przewodniczący, że nasz ratusz trzykrotnie spłonął. I był odbudowany i ta część powstała dopiero po odbudowaniu, po trzecim pożarze, po początku XX wieku. W piwnicach ratusza znajdują się jeszcze elementy, słuchajcie, ratusza z wieku XV. Z XV wieku mamy jeszcze takie perełki, kiedy ratusz był drewniany, tak. Ja tutaj trzymam w ręku listynkę władzy przewodniczącego. Burmistrz na pewno też, bo państwo już byli burmistrza w gabinecie jego. Burmistrz ma podobny łańcuch jako burmistrz miasta Jarosławia. Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia też ma łańcuch taki. Ja go ubieram, jak są takie szczególne okazje, jakichś uroczystych sesji Rady Miasta z okazji nadania honorowego obywatela, czy jakieś inne uroczystości są, to wtedy zbieram. Ale dzisiaj jest wyjątkowa okazja. Kto z państwa chce, może go ubrać, może sobie zrobić zdjęcie i przez chwilę zostać przewodniczący Rady Miasta. Szczególnie dzieci, a dorośli oczywiście też bardzo zachęcam. Widzę, że pierwsza jest kandydatka, tylko ja proszę, że musi pani coś z włosami zrobić, bo one się tak skończą tutaj w tak, że potem to nie ściągnie. Zapraszamy do zdjęć, bądź przed nami tam
kolejni chętni do odwiedzenia sali narad. Państwo też za chwilę przyjdą do na wieżę widokową. Tak.